to jeśli Jaybreak to szóstkę właśnie, więc ten. To są moje dwie opcje. No właśnie, bo słuchajcie, tak sobie gadamy, a trzeba jeszcze jakąś plecionę do tego dobrać. I teraz jak dobierzemy plecionkę za grubą, to nam to nie będzie lecieć, rozumiemy? Tak, no jeśli będzie gruba plecionka, mała przynęta, no to ten wyrzut, no nie będziemy katapultować tej przynęty dwugramowej na zadowalające odległości. Mhm. Co ty pokazujesz, Shimano? Kiriaki. 006. Dobra, jak z trzymaniem tych wiesz, przekrojów, bo no 006 to już jest naprawdę mało. To wiesz. Tylko tak, tu mamy na przykład takie, nie? Tu mamy 8-splotówkę, tu mamy 8-splotówkę, a to jest chyba 4-splotowa. Tak. Ponieważ jak widać tu już też na wytrzymałości 3 kilo, tu mamy 5 kilo i tu mamy 5-3 kilo, nie? Mhm. Także czwórka będzie robiła więcej hałasu na przelotkach. Tak. Jeśli ktoś nie lubi szumienia na przelotkach, to lepiej wziąć 8, która jest bardziej gładka, nie? A jeszcze są też plecionki, które są czwórki, ale teflonem obłożone. On się zdziera chyba, co? Z czasem. Z czasem tak, ale jest to opcja, żeby to chodziło tak jak żyłeczka, nie? Na przelotkach. Myślę, że najlepszą opcją, jeżeli chodzi o nasz sklep, jeżeli nie jedną z najlepszych na pewno, HMX, tylko tu już mamy droższą opcję, nie? 188 zł, tak naprawdę to już jest górna półka dla plecionki. Ale naprawdę mogę polecić czystym sumieniem. Mhm. Jarek, ty tam tego spidera szukasz? Wiesz co, ja bo ty na niego łowisz, nie? Tak, mam szóstkę nawiniętą w tej chwili. Czerwona plecionka, lubię takie kolory właśnie, czerwone, pomarańczowe, przeważnie takie wybieram. Ewentualnie fluo do sandaczy. No dobra, ale jak ona ci się sprawuje, nie robi brody? Czy... Nie, bardzo dobrze, jak na razie. A z ceną 130 zł pirazy dźwięk. Co? Nie. To patrzysz chyba na dłuższy odcinek, bo tutaj 65 zł będzie za 150 metrów. Gdzie to spojrzałeś? Dobra. Spojrzałeś na 300? I tu mamy... Nie, to jest inaczej. Zero. Przepraszam, to jest zero. Bo 12, dobra. Okay. Ja osobiście z moich doświadczeń jeszcze Sufixa mogę polecić. To jest też cienka plecionka i odpowiednio zgadza się przekrój tej plecionki do rzeczywistej. Ale 003 mówisz? Może nie aż tak 003, ale już tutaj 0,4 do 3 kilo prawie, no to na takie lightowe łowienie jak najbardziej, no bo będziemy łowili tam okonki, które mają 20 cm, 30 maksymalnie. Jeśli się trafi jakiś przyłów typu, nie wiem, leszcza, no to ile on może mieć tam z 2 kilo maksymalnie, także my nie będziemy łowić na ryby, które mają powyżej 2 kilo, nie? Dobra, to tak słuchajcie, reasumując, no będziemy mieli drogą wędkę, dobry kołowrotek, żeby ta nasza plecionka nie była jakimś ogranicznikiem w tym momencie. Czyli po pierwsze to już wiemy, że musi być w miarę cienka, żebyśmy tą dwugramową czeburaszką potrafili daleko zrzucić, żeby ona nie hamowała nam tego wyrzutu. No dobra, czyli wiemy, że cienka, no i teraz kwestia, jaka firma, bierzemy jedną, wybieramy, burza mózgów, chłopaki. Wiesz co, ja kupowałem ostatnio Kongera Ultratini, ale są bardzo różne opinie na temat tej plecionki. Ja mam bardzo dobre opinie. Mam tak? Drugi sezon i jest naprawdę fajna. W rękach. Te bardzo cienkie, tak. Jeśli chodzi o czwóreczkę, to tak, ale... Powiem szczerze, że przy wędce do 5 gram mam faworytkę ukraińską. Przy plecionce 004 i jakiejś takiej gramaturze, no powiedzmy czeburaszka 2 gramy, bardzo daleko to leci, naprawdę. No tak jak mówiłem, dobra plecionka, cienka plecionka, no to te 2 gramy będziemy spokojnie rzucać na te 30-40 metrów nawet, nie? Tu mamy taką? Jest Ultratini. O, właśnie, o. Tak. Ja bym tutaj też coś oscylował 006, albo nawet 008, jeśli jest. Nie, nie ma. Także tu szóstkę, 2,8 kilo, czyli no mówię, takie do 3 kilo wytrzymałości. A tu mamy jeszcze też 0,4. No to czwóreczka jest właśnie, 0,6. Powiem czwóreczkę ostatnio. Nawinam czwóreczkę. Dobrze, mówię, moje faworyty by były... Ten nie, ten tutaj. Moje faworyty do lekkiego łowienia to albo ten Sufix Nanobraid, albo Strito. I tu jest właśnie ta powłoka teflonowa. Czyli na przelotkach praktycznie nie słychać, jest jak żyłka, nie? Mhm. Broda się nie tworzy, nic z tych nie, rzeczy. Nie tworzą się. To są już no, dobrej jakości. Mhm. No dobra, to jak to cenowo właśnie wygląda ten Tini? 50 coś? 50 zł. Czyli wcale nie jest drogo.
Nie, nie jest drogo, a jakość naprawdę dobra. No Konger, rodzima firma, także też... Dobra, ale ty wybrałeś 006, a czemu nie 004? No bo 004, no to już będzie jeszcze cieńsza, nie? Mhm. Także jest niteczka. Jeśli jesteśmy początkujący, bym dał grubszą, żeby no, nauczyć się też wiązać na takich cieńkich plecionkach. No, zrobić węzeł, na przykład ten zrzakowy na czwórce, no jest trochę... No. Jest trochę trudność z tym, nie? No faktycznie, bardzo cieniutka, ale dobra, tą weźmiemy. Jeszcze jedną rzecz ci powiem, bo na przykład kiedyś korzystałem z czwóreczki jakiejś, to był Mistral chyba, plecionka typowo budżetowa. No jest ogromna różnica między czwórką Kongera, a tamtą plecionką, jeżeli chodzi o grubość. Ja mogę tamto zdradzić, tak, bardzo mocno. Tak, jeśli to jest określone, patrzeć na PE, to jest japońska klasyfikacja. I ona jest dokładniejsza. Jeśli tutaj mamy PE04, porównamy sobie z innymi PE04, to tutaj może być nawet różnica 2 mm. To jest naprawdę już no, bardzo dużo, nie? Jak na plecionkę. Tak. Czyli jeśli jest możliwość sprawdzać tą japońską klasyfikację PE. 0,02. Ja nawet 0, stosuję 001. Mam 0,1. To jest najdelikatniejsza japońska i ona ma wytrzymałość 1,2 kg, nie? Dobra, to bierzemy tą Tini i teraz pytanie zasadnicze. Czy kolor ma znaczenie? Bo ta akurat ma taki kolor, zobaczcie, taki oliwkowy. Powiedzmy, że okej, na te nasze motławy. Natomiast żaruwa, czy ludzie mają sobie kupować jakieś takie żarówiaste? Czy to nie odstraszy nam tych ryb? Nie, no będziemy również dawali fluokarbon. Także ten odcinek metrowy, półtorej metrowy fluokarbonu sprawi, że to nie będzie aż tak raziło w oczy, nie? Jeśli mamy mętną wodę, to i tak ta ryba nie zauważy tej plecionki, nie? Mhm. No dobra, to jeszcze fluorokarbon. Jeszcze jedna taka rzecz. Coś, co ja przepraszam. Coś, co ja na pewno mogę powiedzieć, polecam właśnie ten fluorokarbon. Ja robię akurat dłuższe przypony metrowe. Dlatego, że ta ryba, według mnie, ryby drapieżne dużo widzą w wodzie, dlatego ten fluorokarbon jest niezbędny, czy my stosujemy go do jakiejkolwiek malutkiej obrotówki, czy my go stosujemy do główki jigowej, najmniejszej, bardzo fajnie się sprawdza i myślę, że jest najlepszą opcją, ja używam i jestem bardzo zadowolony, wszystkim bym polecał. No dobra, to tak, mamy takie coś małego i jaki fluorokarbon do tego? Ja bym obstawę 18-20, to będzie taki idealny dla początkujących. A ja myślałem, wiecie co, 16, ale czemu 18-20? Bo na węźle strzela, czy jak? Nie, no jest ciut większa wytrzymałość i łatwiej też wiązać. Jeśli mamy grube palce, duże palce, to łatwiej jest złapać no, tą 18-20, aniżeli tam 14. Możemy, ja nieraz nawet i do 12 zjeżdżam, jeśli to jest tam super lekkie łowienie pod białoryb, ale generalnie pod konia, no to te 18-20 stosuję. No dobra, jaki? Bo mamy wszystko, wiecie, wyjechane w kosmos, wszystko jest dobre, to jaki teraz fluorokarbon wybrać, żeby też to miało ręce i nogi? Myślę, że najlepszą opcją będzie na pewno Soflex. Aha. Mamoi, świetny fluorokarbon, bardzo dobrze się sprawdza. Osobiście przeszedłem przez kilka firm i uważam, że ten jest rewelacyjną opcją. Tak jak kolega powiedział, mamy 0,18,5. Myślę, że będzie się sprawdzać idealnie, nie? Szczególnie pod ultralighta. Byśmy pojechali trochę wyżej, już dropshot i tak dalej, na pewno Marina, ten fluorokarbon powinien być grubszy, nawet do tam 0,22, natomiast przy typowym ultra, fluorokarbon też ultralight.